A żebym to ja miała więcej znaków na te tytuły, nie tylko 100, tak z 1000 co najmniej. No ale żeby było po kolei, trzeba jakoś to ubrać i być może skrócić te filmiki, bo wiadomo, teraz chcemy szybko, konkretnie, przyjemnie. Zatem pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i zajmiemy się tematem prawa atrakcyjności. Kreujecie, przyciągacie. I nagle pojawia się zupełnie coś przeciwnego od tego, co chcecie. I co z tym zrobić? Czyścicie te rody, żeby Wam było lepiej. Chodzicie czy na warsztaty, czy robicie sami, czy robimy teraz, zaczęliśmy dopiero serię zajęć wtorkowych. Pojawia się coś przeciwnego. Ktoś na przykład chciał sobie wymarzonego związku, no i doświadcza samotności, ludzie wręcz się odwracają. Podam Wam od razu przykłady, bo być może się niektórzy odnajdą, czyli na przykład dziewczyna związek szukała, szukała związku, pracowała i piękna dziewczyna i niestety wszyscy ją omijali wręcz, w ogóle do niej nikt nie podchodził. Dosłownie doświadczała czegoś zupełnie przeciwnego, bądź na przykład bezsenność. Czyli czyścicie te rody, a tu nagle pojawia się coś przeciwnego. Dobra, o co tutaj chodzi? Najpierw się tym zajmiemy. Nic złego się nie dzieje w przestrzeni. Wszystko dzisiaj postaram się powiedzieć. Zazwyczaj jest tak, że jak pracujemy na intencji, czegoś bardzo, bardzo chcemy, to w naszym polu, w naszej przestrzeni, w naszych rodach, w myślokształtach, w polu, w zupie energetycznej, w której jesteśmy, jest sporo, nazwijmy to, zabrudzeniami. I teraz dużo ludzi reaguje w taki sposób, że och, jak brudno, nie wchodzę tam. No tak, najlepiej nie wychodź z domu, nie pobrudź się, nie wejdź w błoto. I nie żyj. Nie da się. Nie da się, i ja jestem też takim przykładem, że wchodzę w coraz więcej ciekawych sytuacji. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, miałam tak, że jeśli ktoś pił, to ja nie wchodziłam w towarzystwo. Doświadczałam wręcz fizycznego bólu, zbliżając się do ludzi, którzy popili. Byłam w stanie powiedzieć, ile kieliszków wina wypili. W związku z tym, a jak ktoś po łyski był, to doświadczałam przy podejściu bliżej takiego łupania w głowę. Dokładnie łupało mnie i stwierdziłam, że Boże, kochany, nigdy więcej ja się już nie będę brudzić takimi rzeczami. Nie podchodzę do takich ludzi. I co się wydarzyło? Okazuje się, że jeśli odczarujemy się od tego całego, tej całej nagonki i przymusu, być może ezoterycznego, że nie wolno doświadczać strachu, pozbywajcie się tego. Pamiętajmy, że to jest energia. Energia jest energią w postaci czystej. To my decydujemy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Kwestia jest taka, że jeżeli nie umiemy tym obracać we własnych rękach, to nam na pewno zaszkodzi. Ale cokolwiek to jest, czy to jest smutek, czy to jest bezsenność, czy to są zazwyczaj skutki czegoś, ale mówiąc o emocjach, cokolwiek to jest, czy to jest złość, o złości to już w ogóle będzie konkretny nowy materiał, czy to jest strach, pozbywanie się zazwyczaj tych rzeczy nie działa. Co się dzieje? Wtedy zazwyczaj ci ludzie starają się tak żyć na pół gwizdka. Albo udają, że się nie boją, albo spychają na różne sposoby, na przykład lekami psychotropowymi, spychają swoje ciężkie emocje tak bardzo głęboko, że trudno jest się dostać potem do tego materiału. Pamiętajmy, że to jest moc, to jest energia, to jest osobista, nieprzetransformowana, nieukochana moc nas samych. Jeśli się pozbędziemy tej mocy, bo się, nie wiem, ktoś pójdzie do jakiegoś właśnie ozdrowiciela, ozdrowiciel to weźmie, zdejmie, też nie będzie wiedział, co z tym zrobić, może nawet doświadczy tych emocji tak zwanych negatywnych. Ja bym naprawdę chciała już jak najbardziej zostać daleka od tym, czy to jest pozytywne, czy negatywne, żeby to oceniać, tylko wejść dokładnie w esencję danej emocji,
po to, żeby zamienić to, przetransformować to. Szukam takich nowych słów, żeby one już tak banalnie nie brzmiały. Zamienić to na waszą moc, którą możecie obracać. My nauczyliśmy się, że złość, smutek, płacz, depresja to są niskie emocje, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, że inni będą nas oceniać. Tak, dokładnie tak jest. Ludzie chcą być koło tych, którzy są radośni, mają poczucie humoru, a odwracają się często od tych, którzy są smutni, bo nie są w stanie sami tego znieść, nie są w stanie sami tego przetransformować, też tego nie rozumieją. Tak samo jak ten, który płacze, który jest smutny, który się boi. Przez jakiś czas być może część z Was jest dobrymi przyjaciółmi, stara się pomóc, być, no ale potem te energie ściągają wszystkich w dół, tak zwany dołek. I zobaczcie teraz, ta czarna rozpacz, ten dół jest mocny, że ci, którzy nawet próbują pomóc, próbują być przyjaciółmi, też zostają wciągnięci. Zobaczcie, jaka tam jest moc. Tam jest ogromny zasób mocy. Jeśli ściąga to w dół, to znaczy, że ten zasób mocy jest niezrozumiany przez tego, który cierpi i przez tego, który chciał pomóc, a nie zdołał. Więc te rzeczy, te emocje, które wydają nam się, zdają się nam, znaczy wydają się, one są nieprzyjemne, wydają nam się złe, my tak naprawdę je demonizujemy do takiego stopnia, że potem trudniej mi nawet na sesji ten materiał wydobyć, bo albo ktoś właśnie no, naćpał się czegoś, albo jest na tych psychotropach, żeby nie czuć tego ogromnego ładunku nieprzyjemności, które nadal tam są, czekają grzecznie na swoją kolejkę i tym się zajmujemy. Zatem właśnie, jeśli ktoś już zaczyna pracować z tym prawem przyciągania, atrakcyjności i wyobraził sobie nie wiem, na sesji sam piękny styl życia i nagle łup, przytrafia się dokładnie coś przeciwnego, dlatego że przywołał całą swoją moc. Nawet tę nieprzetransformowaną, ta, która została odrzucona i została, ona się rozbudziła, mówię, no nareszcie, teraz się mną zajmiesz. A tutaj niektórzy właśnie wpadają w panikę. Też rozumiem, to też jest pewnego rodzaju byt, energia i ona ma też ogromną siłę. Nieprzetransformowana, nieujarzmiona, nie. Tak jak ujarzmienie konia, tak jak nauka też na galopowania, no zarządzania tymi emocjami w taki sposób, które będą nam służyły, które będą nas wspierały, a nie nas niszczyły, właśnie tutaj się pojawia przy tym tworzeniu rzeczywistości, przyciągania. A my, jak to my mamy coraz więcej tych gwałtownych zmian, doba się skraca, sami mówicie, ja potwierdzam. Nawet w tej chwili ja też uczę się mówić mniej, co czasem mi nie wychodzi, ale się uczę, bo mam takiego nauczyciela ostatnio od różnych spraw, więc ja się uczę od tego, co od tych i od tych sytuacji, które obserwuję. I taką dygresję powiem Wam. Szczytem mojej dyskusji było ostatnio przeprowadzenie bardzo poważnej rozmowy. Usłyszałam po drugiej stronie trzy słowa. Nie. Tak. Obiecuję. I to było wszystko. Ta bardzo poważna rozmowa z mojej strony to było mniej więcej 7 minut mówienia, i w międzyczasie w odpowiedzi dostałam to konkretnie, o co prosiłam. Więc to było bardzo ciekawe, zupełnie na innym poziomie. Zazwyczaj moje rozmowy, na przykład w związku z Glennem, trwały tak 3 do 5 godzin lata temu, potem troszeczkę mniej się tego zrobiło, no ale ja byłam przyzwyczajona do takich długich, filozoficznych dyskusji. Teraz się to zmienia, teraz my chcemy też konkretów i chcemy, żeby działało i żeby było jak najszybciej, jak najsprawniej. No to, żeby było sprawnie, nie da się pójść aż na takie skróty, że to, co zostało tam nieuporządkowane, i część ludzi uważa to za brudy, za błoto,
No to teraz odczarujmy to błoto. Był sobie taki mistrz, to była książka właśnie o mistrzach himalajskich, który miał niesamowitą moc transformacji błota w pożywienie. Nie każdemu się to zdarza, no ale jemu właśnie się zdarzyło i ta historia zainspirowała mnie do tego, że błoto, to co nam się wydaje brzydkie, nieprzyjemne, też jest energią. Naprawdę wszystko, co obserwujemy, ma określony potencjał. Kwestia jest tylko taka, czy my możemy, potrafimy, chcemy w danym momencie coś z tym zrobić. Jeśli na przykład nie potrafię, jestem w panice, jestem w strachu, to proszę o pomoc. Ja nie wiem, czy ta pomoc przyjdzie, czy nie przyjdzie. Nie interesuje mnie nawet kwestia wiary, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę. Ja proszę. Ja proszę. I ja będę dotąd prosiła, aż dostanę. Kwestia tutaj jest bardziej osobistego nastawienia. Nawet nie proszę Was w tej chwili, żebyście wierzyli sobie, ani mnie, ani nikomu innemu. Nie wierzcie. Bójcie się. Bójcie się, bądźcie odważni, dokładnie tak, jak Was ciało prowadzi, ale świadomie, z obserwacją, co w danym momencie się mi przytrafia i branie się troszkę też na serio, że to, co mi się przytrafia, jest ważne. Jest ważne na tyle, że ja mogę z tym coś zrobić, mogę z tym jakoś pracować. Mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam właśnie na to pytanie, że nie trzeba tutaj wpadać w panikę, że dzieją się rzeczy odwrotne. Jest to też proces. Teraz ostatnio mieliśmy fajny czas przy oczyszczaniu właśnie i tych różnych energii związanych z przodkami. I niektórzy też na sposób słowiański wystawialiście tam różne pożywienie dla przodków, oczyszczaliście, kłanialiście się przodkom. Jakkolwiek to było, mieliście różne efekty. No i efekty były takie, niektórzy mieli dobre efekty, ale takie właśnie, które no, mogą zmartwić chwilowo kogoś, chwilowo. To właśnie to, że czuł się bardzo z takim sporym spadkiem energetycznym, albo wszystko zaczęło nawalać w domu, albo jakieś kłótnie zaczęły powstawać. Pamiętajmy tak samo, że jeżeli zwracamy się po raz pierwszy ku przodkom, nawet nie po raz pierwszy, czasem zdarza się, że coś tam było ważnego, coś co odkopujemy, to tam jest duży, duży jakiś bagaż, duży materiał, który próbuje się wydobyć i on w końcu nareszcie mówi: och jejciu, nareszcie, no to masz, wezwaliście mnie, no to proszę bardzo, tu takie błotko wychodzi i my tego doświadczamy energetycznie. Co się może wydarzyć poza tymi kłótniami czy spadkami energetycznymi, że tam nakarmiliście przodków, a potem przez 6 dni nie możecie się podnieść z łóżka. Tutaj był taki przypadek. No właśnie to, że ten materiał dopiero zaczyna wychodzić i dajcie sobie troszkę czasu, bo na pewno przodkowie nas słyszą. Nie ma takiej możliwości, że pomyślimy coś, wyślemy pewną intencję i ona zawsze gdzieś pójdzie. To jest dokładnie na zasadzie śmieci. Każde śmieci, które wyrzucamy, one gdzieś idą. One nie ma tak, że one po prostu rozpuszczają się w powietrzu i już ich nie ma. To jest zawsze zamiana energetyczna jednej formy materii na drugą, materii na energię odwrotnie. No i to oczywiście należy dać troszkę temu czasu. Dużo jest takich energii, które pokoleniowo czyścicie i one są wręcz historyczne. I o tym mówiłam, że jeżeli poruszamy jakąś energię, być może wchodzimy też w pole historyczne, w pole danego kraju i z racji tego, że jesteście pierwszymi, jesteście jedynymi czasami w rodzie, którzy to robią, odzywają się energie, które są obok, które haczą właśnie z tym rodem, czy na przykład jakaś historia kraju, czy miejsca, w którym ci ludzie się urodzili i tam się coś nieprzyjemnego stało, coś tragicznego. Wtedy być może więcej tych bytów się odezwie, wołając o pomoc. I wtedy będziecie mieć te tak zwane no, silniejsze dosyć symptomy. Będziecie to silniej odczuwać.
No właśnie, no i nadszedł taki czas, żeby mniej o tym mówić, a to robić. Kto jeszcze ma ochotę dołączyć, to dołączcie do tych zajęć wtorkowych. Kto ma jakikolwiek problem, słuchajcie, no ewentualnie tylko z załadowaniem Skype'a, napiszcie mi o tym, dołączcie mimo wszystko i zróbcie swoją pracę. A ci, którzy nie lubią grup, nie lubią pracować w ten sposób, róbcie to sami, przynajmniej raz na tydzień, ale zachęcam do tego, żeby robić to jednak dziennie, systematycznie. Tak jak dziennie dbamy o higienę ciała, sprzątamy swoje mieszkanie, tak samo jest w pracy energetycznej. Dlaczego? Dlatego, że każde takie czyszczenie też ma pewien efekt energetyczny w polu. Czyli jeżeli ktoś jest pod jakimiś kontraktami i śni mu się, to te kontrakty lubią się odnawiać. Komuś się może nie spodobać, że wy chcecie te kontrakty właśnie przerwać. I powiem, że tak, jeśli chodzi o kosmiczne sprawy, od momentu, kiedy poczyściłam sobie, właśnie wymazałam w pewnym śnie, i też opowiadałam o tym, wymazałam ten kontrakt, że tam jeszcze już dokańcza się, dokańcza, ale jeszcze chcieliby mi tutaj poeksperymentować na mnie. Ja wpadłam, to był świadomy sen, wpadłam na pomysł, że ja po prostu to wymarzę. Wymarzę to, ręką wymazałam w śnie i mówię, jaki kontrakt? Ale przecież na tej ścianie już nic nie ma. Nie ma nic napisanego. Mówię, nie rozumiem, jaki kontrakt. No ja tej pory mam z tego tytułu trochę spokoju, ale weszłam też w inne sprawy. W inne sprawy z racji tego, że no, zmieniłam na kilka miesięcy też kraj. I doświadczam tutaj oczywiście nowych, ciekawych historii, o których opowiem, jak te procesy się dokończą. I właśnie między innymi chodzi o to, by patrzeć na wszystko, co nam się przytrafia jako formę energetyczną i zrozumienia, co to jest, nie pozbywania się tego, nie bania się tego. I mówi wam to ktoś, kto zawsze się wszystkiego bał. Szczególnie właśnie czy tego picia, dlatego że to było tak bardzo nieprzyjemne. W tej chwili jestem w stanie, czego nie lubię piwa, od razu mówię, nie lubię piwa, ale jestem w stanie posmakować różnych form piw i powiedzieć coś o wibracji i co to robi. To na przykład one mają też inny smak i może trzy spróbowałam do tej pory. I w tej chwili to jest też tak, że jeżeli nie boimy się wejść w tą energię, przejść, to stajemy się niejako, może nie do końca niewidzialni, ale to jest tak, że my odczuwamy, ja nadal odczuwam tę energetykę ludzi, którzy piją, ludzi, którzy przechodzą obok mnie, ludzi, z którymi tańczę, ale to jest tak, jakbyśmy byli troszkę przeźroczyści dla tych energii. Ona przejdzie, jak duch, przejdzie przez was i pójdzie dalej. Przejdzie tam się, omsknie się w prawo, w lewo i pójdzie dalej, a wy patrzycie na to zupełnie inaczej, jest pewnego rodzaju dystans i to się tak zmieni. To mówię z własnego doświadczenia. Dobrze, teraz polecimy jeszcze chwilkę a propos jeszcze oczyszczania drogi do twojego wymarzonego życia. Co z tym dalej zrobić? Jeśli to się pojawia, że macie coś przeciwnego, zanim pojawi się na waszej drodze to, co naprawdę chcecie, doświadczacie przeciwieństwa. Czyli ktoś na przykład o pieniądze prosi, a tutaj jakieś straty, jakieś wydatki się pojawiają. I właściwie to nie ma ostatnio osoby, z którą bym nie rozmawiała i która ma takie no, turbulentne dosyć zmiany, czy przechodziła, czy dopiero się stabilizuje jej sytuacja, albo tkwi w czymś od wielu, wielu lat i nie ma odwagi tego zmienić. Są tacy, którzy czekają na impuls. Niektórzy go dostają właśnie teraz. On nie jest zawsze przyjemny. Natomiast uniwersum nam zawsze zaoferuje ten impuls. Tylko kwestia jest taka, czy my się tego podejmiemy. No bo wiadomo, że czasem tu zbieramy nogi za pas i lecimy i jesteśmy motywowani nieco na siłę. Dlaczego na siłę? Dlatego, że sami byśmy nie poszli tą drogą. Ja też potrzebowałam co najmniej takich, no u mnie się wydarzył jeden mocny impuls za drugim, ale taki mega.
W życiu bym sobie nie zrobiła po raz kolejny. Przeszłam przez dwie emigracje i kilka różnych innych podróży, takich dłuższych, i w życiu bym sobie nie zrobiła jakiejś takiej mega przeprowadzki do innego kraju, gdybym nie dostała odpowiednich impulsów. U mnie się to latami kończyło tak, że sobie jeździłam i zawsze wracałam bezpiecznie. Mówię, a nie teraz, to ja spróbuję potem. No i tak latami. A ja nie muszę teraz. A teraz też nie muszę. No i w końcu, ponieważ gdzieś tam wysłałam tę intencję dawno temu, dostałam impuls. Uniwersum widocznie się tutaj przyjrzało mojej sytuacji i stwierdziło, no jak nie teraz, to kiedy? Proszę bardzo, podajemy Ci na tacy. Bierzesz czy nie? Impuls był silny. Także tutaj też jest tak, że jeżeli myślicie, że przytrafia Wam się coś przeciwnego niż to, co chcecie, to być może to jest właśnie ten motywator, impuls z uniwersum, który jeszcze tego nie widać, bo się zrobiło nieprzyjemnie przez chwilę, pcha Was na tę drogę, o którą poprosiliście. Natomiast pewne rzeczy, by wejść na tą drogę, energetycznie muszą się zadziać. Czyli musimy się przyjrzeć właśnie tym rzeczom, które od siebie próbowaliśmy się ich pozbyć latami, odsunąć, zepchnąć, nie widzieć, nie patrzeć na nie. I od razu mówię, nie oznacza to, że czegoś jeszcze nie załatwiliście, że macie dużo pracy przed sobą, a broń Boże, nie chcę nikomu tak mówić, nie. To jest Wasz unikalny proces, piękny proces i zachęcam wszystkich nas do wspierania się na tym procesie, nie mówienia do siebie z pozycji właśnie takiej, a jeszcze czegoś nie zrobiłeś, a jeszcze masz do przepracowania, nie. To jest fajna, piękna, nowa faza. Wejdziemy w tę fazę wspólnie, razem będziemy się wspierać i w tej fazie, i tę fazę przebrniemy. I będzie kolejna, na innym poziomie, nie to, że wyższym, niższym, po prostu na innym. Jedne są ciekawsze, drugie mniej ciekawsze, zawsze to jakoś będzie. Będzie na pewno. Pracę, którą tutaj właśnie wykonujemy, czy indywidualnie, czy na sesjach ze mną, czy też właśnie grupowo lecimy. Jak grupowo lecimy we wtorki, podam jeszcze tą informację, we wtorki o 18:00, ja to na razie tak zrobiłam te wtorki, one są na razie najpewniejsze w tym wszystkim, co tutaj się też wydarza u mnie i lecimy po wszystkim. Po prostu ja zawsze proszę o intencje. Praca domowa jest jedna, jedyna. Patrzeć, co się nam wydarza w ciągu tygodnia. I zbieram intencje, zbieram wszystko, co oczyszczamy danego dnia i lecimy po wszystkim. Ale jeżeli już ktoś chce tak solidnie popracować dłużej na pewnej energii, na jednej, zatrzymać się, no to oczywiście bardziej indywidualnie. Ale w pracy grupowej, wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. W zależności to, czego kto szuka. Praca grupowa ma to do siebie, że te procesy idą dosyć kolektywnie. One się zahaczają o siebie, też jedna osoba wpływa na drugą, pomagając. Wystarczy jednak ta intencja. W małych grupach szczególnie polecam. Jeżeli nawet macie takie grupy, twórzcie, tworzycie, róbcie to. Można też samemu. Jeżeli nie czujecie się bezpiecznie w grupie, róbcie to naprawdę samemu. Ważne, żeby to robić. Fakt faktem, nie można wejść tą wyższą tak zwaną, czy jaśniejszą klarowność, stan umysłowy, świadomości bez jakiegoś tam pojednania się mniej więcej z przodkami. Chociaż znam i takich ludzi, którzy zaprzeczają wszystkiemu. I tutaj podam ciekawostkę taką, zaprzeczają wszystkiemu w ogóle, że to istnieje. I mam z takimi ludźmi kontakt. I na przykład z racji tego, że są w moim polu, i tutaj od razu mówię, nie wpływamy na wolną wolę, ale z racji tego, że ktoś żyje, jest obecny w Waszej przestrzeni, nie wiem, w biednym biurze pracujecie, cokolwiek, Wy dbacie tam o swoją przestrzeń. I na mocy tego prawa, macie prawo zadbać o tę przestrzeń. I ktokolwiek wchodzi w Waszą przestrzeń, możecie tutaj podziałać. Jak najbardziej, dlatego że to jest nadal Wasza praca. No ale tutaj z racji tego, że ktoś był bardzo, bardzo w mojej przestrzeni i nie wierzył
w tych przodków całych. W ogóle jest cięty na przodków, ma w D, głęboko gdzieś ma tych przodków. I w ogóle najlepiej to, żeby się zabrali, spakowali manatki i w ogóle. Więc ja tę pracę wykonałam, niejako po części też w intencji. Mówię, jesteś w moim polu, nie może być tak, że tutaj, prawda, przodkowie są nieuhonorowani, jak ty tutaj siedzisz mi. No to teraz proszę bardzo, orzeszki, idziemy karmić ptaszki. No i czy wierzy, czy nie wierzy? Nie tylko ten osobnik mi tutaj nakarmił te ptaszki, ale jeszcze kamieniem rozbijał, żeby to było bardziej przyswajalne dla tych ptaszków, a potem gdzieś tam usłyszałam, że rozmawiał o mnie, że ona jest taką małą czarownicą tutaj, no wiecie. Ja to oczywiście po hiszpańsku nie rozumiem za bardzo, ale usłyszałam to poko brucha, więc tam się uśmiechnęłam. Sprawa została przyjęta na innym poziomie, ale można podziałać. Zawsze jak działacie, wpływacie na swoje otoczenie, na tych, którzy są w waszym polu. Nieważne jest, czy oni wierzą, czy nie. Ważne jest, że działacie na siebie i na swoje pole. A jak ktoś wejdzie w wasze pole, no to już nie wasza sprawa, prawda? Dobra. Także zajmujemy się przodkami jak najbardziej, codziennie, zawsze, jeśli macie taką możliwość, macie na to pole, przestrzeń, rozumiem, że to no, nie każdy może codziennie, prawda? Ale chociaż tak wysłać takie wdzięczność, dali wam życie, to już jest dużo. Dla tych osób, które nie potrafią się pokłonić przodkom, gdzieś było dużo cierpienia, no to ja też ostatnio znalazłam taki dobry argument właśnie, no ale zobacz człowieku, dostałeś super DNA, super życie, zdrowie i zdrowie jak koń, chociaż za to można podziękować, że za samo życie. No i czasami takie argumenty mogą do kogoś przemówić. Tutaj, żeby jeszcze nie zapomnieć, czego używamy też? Ja w swojej pracy uwielbiam te komendy, takie zaklęcia, takie bardzo żywawe, można powiedzieć, dlatego że to zmienia nam też wibracje, w podświadomość bardzo fajnie na to reaguje, przodkowie na to fajnie reagują. I nawet te byty, o których właśnie mówimy, czy samotność, czy depresja, personifikujemy to, one też na to fajnie reagują, szczególnie właśnie kiedy się nie podchodzi do nich negatywnie, w sposób właśnie pozbądź się, egzorcyzmujmy je, tylko w sposób uznania, dlatego że one są, one istnieją, one szukają pomocy. Jak ktoś jest, no tak jak bezdomnie, jak ktoś już jest pobity przez życie, nie ma sensu go dalej wykopywać dalej, bo on tylko to dostaje. Raczej takie uznanie, że to istnieje ze samego istnienia, inaczej nie potrafisz istnieć, jesteś, nie wiem, czystą depresją, inaczej nie potrafisz. Samo uznanie dla tej energii sprawia, że ta energia zaczyna się transformować sama z siebie. Tej depresji zaczyna się robić mniej, ona się zaczyna robić lżejsza, zaczyna zmieniać kolor. Jeśli spersonifikujecie tę depresję, czy jakikolwiek byt teraz sobie weźcie, czy nie wiem, alkoholizm, czy nawet jakieś inne formy uzależnienia, zawsze taka personifikacja pomoże zaprzyjaźnić się z formą, z esencją tej mocy, która za tym się kryje, bo pamiętajmy, że ta moc kieruje nami, dopóki jej nie zrozumiemy, ona jest zawsze silniejsza od nas, zawsze. Inaczej to uzależnienie, które gdzieś tam ktoś mi zgłasza, my wszyscy mamy uzależnienia w mniejszym, większym stopniu, ale jeśli pracujecie z uzależnieniami, to właśnie to zrozumienie, rozmowa z tym, jak z człowiekiem, jak z przyjacielem, jak mówię, kurde, ale jesteś silny, znowu żeś mnie przejął, jakieś tam uzależnienie, prawda, ale znowu się najadłam tych słodyczy, kurczę, jakie to silne było, takie dobre, tam jest moc. Tam jest moc, tam jest pewna esencja niezintegrowana w nas i dopiero kiedy ją zrozumiemy, kiedy ujarzmimy poprzez zrozumienie,
nie poprzez walkę. Znowu, bardzo nadal słyszę dużo w mediach, szczególnie o tych właśnie ezoterycznych mediach, jak to trzeba walczyć z ciemnością, walka dobra ze złem, walka światła z ciemnością. No mnie się wydaje, że ten znak Tao, tam jest właśnie, część jest ciemna, część jest biała. Ja tam nie widzę walki, tam jest pewnego rodzaju harmonia i na najwyższym poziomie, jak zobaczycie w tych tekstach hinduskich, zło i dobro, Bóg i diabeł są jednością na najwyższym poziomie. Tam jest pewnego rodzaju harmonia, zrozumienie i objęcie wszystkiego razem. Natomiast jest rzeczywiście no, harmonia, balans pomiędzy jednym a drugim. Tam nie ma walki. Walka się gdzieś tam pojawia właśnie na różnych poziomach. Ja myślę, że po którejś tam stronie jedni tam walczą z drugimi, ale właśnie ta walka jest jakby w umyśle, ona jest jak lustro, ona jest po to, by zdobyć pewne umiejętności na pewnych poziomach. Też nie wykluczam, że ona jest też potrzebna na którymś poziomie, natomiast ona nie jest naszym celem, żeby zwalczać ciemność. Nie da się zwalczyć ciemności, ona zawsze jest, była i będzie, bo inaczej nie byłoby światła. Więc jeśli ktoś lubi się bawić w walczenie z ciemnością, bo to jest też fajne, ja tego naprawdę nie neguję. Troszeczkę się uśmiecham tylko. Chodzi o to, że wytraca się dosyć sporo energii. Jeśli ktoś nie chce tego robić, ale czuje, że musi, bo wszyscy tak robią, ale czuje, że jest jego drogą coś innego, no to przyjrzyjcie się, zobaczcie, czego naprawdę chcecie, bo przez pewien czas fajnie jest być takim wojownikiem światła, ja to, prawda, ze światłem pójdę do kopie, ze światłem do kopie. Tylko po co? W pewnym momencie zmieniamy zabawki i idziemy dalej. Nie zawsze trzeba być tym wojownikiem światła, że światłem tam dokopywać, ale jest to, no jest to fajna zabawa na pewnym poziomie. Ja też lubiłam takie zabawy. Teraz troszkę mi się zmieniło. Nie mówię, że nie powrócę. Pamiętajmy, że ja nie neguję niczego. Uważam, że każdy z nas potrzebuje pewnych rzeczy, pewnych narzędzi, pewnych faz w życiu po to, żeby doświadczyć kolejnej fazy. I to też nie jest tak, że jak ktoś już doświadczył jednej fazy, to on idzie na wyższą, nie, idzie na inną. Jeszcze nie wiadomo, czy on nie wróci do poprzedniej fazy, bo tam jeszcze sobie uzna, że dusza na przykład uzna, że chciałaby jeszcze czegoś doświadczyć. No to proszę bardzo, zabawki w tej piaskownicy są dostępne, bawmy się. Bardziej prawdopodobnie chodzi tutaj o to, byśmy tak bardzo nie cierpieli na tej drodze różnych faz, ale znaleźli drogę do coraz większej właśnie zabawy tym procesem, który nam się przytrafia. I myślę, że to jest dla nas najtrudniejsze, bo kiedy przytrafiają się bardzo takie no, nieprzyjemne emocje w naszym życiu, nieprzyjemne sytuacje, trudno jest się tym bawić. No, ktoś płacze i nie powiemy mu, pobaw się tym płaczem, ale kiedy już się wypłacze, wystraszy, wysmuci, u każdego jest to oczywiście różny proces, znajdzie jakąś konkluzję. Ważne, żeby znaleźć ten wniosek, po co to było, co ja wypłakałam, czego ja się bałam, po co mi to było, co ja mogę z tym zrobić, jaka to jest moc, do czego mi jest to potrzebne, bo być może było to potrzebne do, znowu, zrozumienia czegoś. Bardziej też fajnie by było, gdybyśmy też mogli coraz bardziej być autentyczni w tym, co czujemy. Nie udawać, że nie czujemy tych emocji, które przez grono, ja tak nazywam, grono ezoteryczne zostało wykluczone, zapomniane, zabronione, nie wolno odczuwać złości, nie wolno nisko wibrować, a wibruj nisko. A kto ci zaszkodzi? Wybrój sobie tak, jak ci wygodnie w danym momencie. Dlatego, że niska wibracja, na przykład niska wibracja, nie wiem, złości, ktoś to nazywa niską wibracją, bez tej złości nie ma asertywności. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak to konstruktywnie potem wykorzystać dla naszego dobra,
żeby nam to pomagało, wzmacniało nasze życie. Nie da się odciąć złości, zazdrości, wszystkich tych emocji, które są uznane za negatywne, za zdemonizowane. Zapraszam też, zrobiłam taki filmik oddemonizowanie demonów. I tam było właśnie też, które właśnie w tej wielkiej księdze demonów, które były odpowiedzialne za które emocje. Że to są też te emocje, a my robimy, no robimy z tego, różne rzeczy produkujemy z tych emocji. Także kiedy zmieniamy, używamy tych komend, jeszcze fajnie, jak pracujecie właśnie, taką wskazówkę podam, działamy na dwóch poziomach. Jak bierzecie sesję coachingu, takie zwyczajne, to jest na poziomie behawioralnym, czy psychologia behawioralna, zmieniacie doświadczenia, czyli macie dokładnie konkretną listę zdania, słowa podane do reakcji, czyli na przykład asertywności, że praktykujecie, nie zgadzam się z tym, bo potrzebuję to i to. I kiedy my uczymy się na poziomie behawioralnym, nieważne jak tam dojdziecie, którą metodą, wszystkie metody są dobre. Tak jak aktor w teatrze, praktykujesz do momentu, aż zaczynasz to czuć, aż zaczynasz tym wibrować, odczuwać, emanować i też dojdziesz. A drugi poziom jest energetyczny właśnie, na poziomie chemicznym, czyli to, o czym mówi dr Joe Dispenza, między innymi Greg Braden. To jest ten poziom energetyczny, kiedy wizualizujesz pożądany rezultat i dochodzimy do takiego pułapu wtedy, kiedy my nie musimy już prowadzić tych rozmów, nie musimy wymuszać, ustawiać granic. One są tworzone naszą wibracją i my odczuwamy tylko tą wdzięczność. To jest inny poziom. Wszystkie te poziomy mają swoje zastosowanie, są użyteczne, są dobre i w zależności od tego, czego potrzebujemy. To też nie jest tak, że ktoś mówi, że o, ja to już jestem na takim poziomie, to uwielbiam takich słuchać, że ja to pomyślę i się dzieje. No okej, ale nie zawsze tak jest. Raz pomyślisz i się dzieje, a raz nie. Albo ktoś mi mówi, że on już jest w takim stanie wdzięczności, że nikt mu nie śmie tam czegoś zrobić. No ale potem mu życie właśnie gdzieś da jakiegoś kopniaka i on jest bardzo zdziwiony. No nie, bo raz jest tak, a raz jest tak. My jesteśmy w różnych polach. To jest też, tak jak mistrzowie sztuk walki, nie koncentrują się na tym, czy oni przyciągają już, nie wiem, pokój do siebie, tylko reagują na sytuację w zależności od tego, co jest im prezentowane. Raz robią unik, raz emanują tą swoją wibracją, tak że ktoś nawet nie podejdzie, ale jest to wszystko w zależności energetycznej. Zależy to od energii też otoczenia, ludzi, których spotykają na swojej drodze. A to zawsze płynie, to się zmienia, te energie są zmienne. No i wtedy właśnie, kiedy sobie poprzypatrzymy się dwóm stronom tego medalu i tym nieukochanym esencją, częścią, to co gdzieś jest w nas, przy naszych przodkach, wtedy rzeczywiście kreowanie tej rzeczywistości, przyciąganie tych pożądanych zjawisk, sytuacji idzie bardzo łatwo, no jak po maśle, jak to się mówi. I też coraz łatwiej będzie Wam rozpuszczać, w sensie transformować, właśnie dodawać fajnej kolorystyki, bawić się nawet tymi emocjami, które na początku się wydają zagrożeniem, czymś nieprzyjemnym, na zasadzie właśnie, że już nie wpadniesz w panikę, tylko będziesz, o, panika, ha, panika, dobra. No taki towarzysz do zabawy dzisiaj się pojawił w mojej piaskownicy. Co ja mogę z nim zrobić? Gościa mam. No dobra, przyszedł taki. Czyli na takiej zasadzie bardziej z dystansem, ale z takim ciepłym dystansem, co ja mogę z tym zrobić konstruktywnego. I mało tego, tak mówiłam ostatnio chyba z Zigim, z Patrycją też, że
No, kto dzisiaj w moje sieci wejdzie? Ktoś, kto do Was podchodzi, gdzieś ten świat jest zawsze naszym lustrem. Czasami są to piękne lustra i chcemy przebywać, a czasami są to właśnie lustra, czy smutku, czy rozczarowania, czyjejś złości, czy czyjejś, nie wiem, depresji, no czegokolwiek tam doświadczacie. I jeśli pójdziemy z tego pułapu zrozumienia, okej, ta osoba zrobiła tak i tak, ale co ja teraz mogę zrobić dla siebie? No, na przykład się wycofać, okej, albo wyjść naprzeciw temu. Znowu, w zależności z czym mam do czynienia. Nie ma jednej recepty, przepisu, że od dzisiaj zawsze rób tak i tak, i twoje życie będzie piękne i będzie działało. To jeśli już, to jedyną tutaj taką wskazówką dla nas wszystkich, to jest podążenie za sytuacją obecną, to co się wydarza. I podam przykład na temat złości, którą teraz bardzo, bardzo studiuję. Właśnie też ze względu na to, że ta złość została tak zepchnięta, że nie wolno, że to jest brzydka energia, że ktoś tam ma, nie wiem, czerwoną aurę i to brzydko. O, już ci się aura poprawiła, już masz fioletową, Matko Boska. Dobra. Się nasłuchałam różnych takich ciekawych historii. To podam przykład właśnie o tej złości. Jeśli mierzymy się z kimś, kto jest bardzo, bardzo zły i wybucha złością, to jednego dnia zezłoszczenie się, przejęcie roli, przejęcie złości na siebie, jeśli wiemy, jak to zrobić, wyrzuci z roli tego człowieka, który się złościł. Do takiego stopnia, że on nie będzie umiał, potrafił, mógł się zezłościć, wszystko będzie dobrze. Jeśli umiemy to zrobić, jeśli ta złość nie jest za silna. Jeśli ona jest za silna, ona staje się destrukcyjna i ten, który chce wziąć na siebie tą złość, a nie potrafi nią operować, może doświadczyć silnych energii destrukcji. Więc w zależności od umiejętności i od tego, czym jesteśmy poczęstowani, prawda? Ale można też zrobić tak, że nie trzeba brać tej złości na siebie, nie trzeba w ogóle zmieniać roli, można ją puścić, przepuścić obok siebie. Mówię teraz energetycznie, bo co to znaczy? To ma mieć praktyczny wydźwięk w realiach. Co to znaczy nie zezłościć się? Bo kiedy ja się złoszczę, odbieram komuś jego złość, bo ja przyjmuję tę złość, wchodzę w rolę złości, to ja odbieram. Ona jest we mnie, a ja, jeśli mam umiejętności, to będę nią odpowiednio operować i się zezłoszczę w taki sposób, no, że ta druga strona też poczuje, prawda? Ale już nie będzie mogła, bo nie może być tak, to fizyka kwantowa, że dwie role są przejęte w jednej przestrzeni. Jak ktoś przejmuje jedną rolę, to zazwyczaj ktoś drugi przejmuje rolę przeciwną. Kat, ofiara, radość, smutek, do takiego stopnia. Czyli ktoś wrzuci kogoś w inną rolę. I podam wam przykład. Ja ostatnio przejęłam złość czyjąś i powiem, że tego się nie spodziewałam. Tego kogoś wrzuciło w doskonały humor, żarty, no wyśmienity humor. Czyli zawsze będzie to jakaś forma przeciwna złości. Może to być po prostu też anielski, stoicki spokój. Zazwyczaj mi się pojawiał spokój, a tutaj była niespodzianka, ktoś dostał no, niesamowicie fajnego poczucia humoru. Ale nie trzeba, jeśli ktoś nie ma z tym praktyki, to nie trzeba, można zrobić zupełnie inaczej, można właśnie nie dolewać oliwy do ognia i nie robimy tego wtedy, kiedy jest to potworna złość, taki no eksplodujący kaliber złości, czyli ktoś rzuca kimś po ścianie, po chodniku, też to ostatnio obserwowałam, widziałam na własne oczy. Wtedy wchodzimy właśnie bardzo świadomie w pozycję stoickiego spokoju. I ze stoickim spokojem mówicie, co ma się wydarzyć. Działa niesamowicie, o tym jeszcze będzie. No i to był właśnie taki przykładzik, jak to stosować. Nie wiem, czy tutaj dajcie mi proszę znać, czy ja się za bardzo nie rozpłynęłam w tym tłumaczeniu, ale to jest bardzo, bardzo szeroki temat tej atrakcyjności i on się naprawdę haczy z tak wieloma rzeczami, które są do
transformacji, do zrozumienia na innym poziomie, żebyśmy byli skuteczni, praktycznie skuteczni, pragmatyczni w tym, co robimy na co dzień. Bo całe to lawirowanie w wizjach jest piękne. Ja też jestem ta śniąca, która ciągle śni. W tej chwili na przykład, tak jak mówiłam, to też powtórzę, bo być może też nie każdy ma szansę odsłuchać. Zapraszam też do tych filmików. Kiedy nie mogę się porozumieć z kimś, kto mówi tylko po hiszpańsku, ja tylko po angielsku, ten mój hiszpański jest bardzo podstawowy, ja się uczę powoli. Doświadczam w snach zwrotów, dokładnie jakby ktoś się odwracał, mówił mi po angielsku, telepatycznie nawet, czego ode mnie potrzebuje, jaki jest, jak to wygląda, co ma się wydarzyć. Takie no bardzo pojedyncze zdania, one są bardzo wyraźne. To jest też jeden z poziomów śnienia. Dobrze, mi się wydaje, że na tyle. Nie ma co się tutaj za bardzo rozgadywać. Pamiętajmy, nic złego się nie dzieje. Jesteście na bardzo, bardzo dobrej drodze. Twórzcie piękne rzeczy dalej i obejmujmy miłością, światłością właśnie te rzeczy nieukochane jeszcze, które się pojawiają. Jeśli ktoś ma coraz więcej wprawy, przejmujcie te role, dlatego że kiedy przejmujemy rolę smutku, depresji, złości, zazdrości, wtedy mamy szansę zrozumieć, co, czy ten człowiek czuje naokoło nas, czy jak postąpić w danym momencie, bo jeżeli mamy do czynienia z osobą, która się bardzo, bardzo złości, ona czegoś potrzebuje, albo czuje się zagrożona i eksploduje, albo czuje, że trzeba ją zostawić samą i nie potrafi tego powiedzieć, prawda? Czyli my, wchodząc w rolę, natychmiast odczujemy, co należy zrobić. Dobra, z tym Was zostawiam. Dajcie znać, powiedzcie, co o tym myślicie, jakie macie odczucia, czego było za mało, o czym jeszcze i do dzieła. Pozdrawiam Was ciepło, serdecznie. Do następnego razu.